Cześć, tutaj Leszek z Kuchennych Wyczynów Leszka. Dzisiaj gotujemy na grillu. Rozpaliłem najpierw grilla, a teraz tutaj mam produkty. Proszę bardzo, ustawię kamerę i będę robił ciasto. Chleb w cieście zrobimy. To takie szybkie dania. Zaraz ustawiam kamerę. No i zaczynamy. Jedna szklanka mąki. Mam odmierzoną. Córka mi odmierzyła. Zobaczymy, czy mi dobrze odmierzyła. Mam tutaj mąkę, ale wziąłem kubek zamiast mąki. Wszystko jest w warunkach takich polowych. Dzień jest krótki. Jak będzie dłuższy, to ja dzień będę mógł sobie kręcić dłużej. 3/4 szklanki mleka, a wziąłem kubek. Zaczekajcie. Trzy czwarte to nie wiem, ile będzie. Kubek jest inny. Ma być 3/4, to dam pół kubka mleka. Wydajcie 3/4. Jajko, lap i co jeszcze? Aha, co nam to dała? Troszkę cukru, tak, łyżeczkę i szczypta proszku do pieczenia. Mam szczyptę proszku do pieczenia. No. Dam dwie. Nie, półtorej. Wszystko trzeba mieć. No i co? I muszę to rozbełtać. Widelcem. Najlepiej widelcem polecam. Widelec. I śmiałem. A. Mam widelec. No i to wszystko rozmieszam. A dżemu zapomniałem, bo to najlepiej z dżemem smakuje. Oczywiście jak to jest na razie tak, a pokażę wam, to będzie wszystko rozmieszane. Tu dymi się, to ja już to rozmieszam, wyłączę i będę musiał co zrobić? Ten grill troszeczkę ustawić. Przygotowałem już, rozmieszałem ciasto naleśnikowe śmietany gęstej. Tam nie wiem, czy się widać grill pali. Dobrze. No to teraz obtaczam ładnie. Powiem wam szczerze, że od razu by to dawać na tego. Nie. Poczekam, aż się rozpali. Trzeba drugą osobę, która by rozpaliła. Węgiel używam, bo brykiet fajniejszy, ale na razie nie mam czasu. Tego poczekamy na rozpalenie się tego grilla. Grilla chyba widać. Kładę metalową tackę. Aluminiową. Czysta była. A nie wiem. Leję trochę oleju. Nie będę żałował. O. I od razu ten chlebek mój walnę na grilla. I drugi. Wtaczam. Ciasto gęste. Tutaj gdzie niegdzie nie ma, no to dodam. Chleb dowolny. O. I w cieście już mamy. No i czekamy. O, już olej jest ciepły.
Żeby nabrał temperatury, przykryłem jeszcze drugą tacką. Tam się robi. Druga strona medalu jest taka, że trzeba było dodać oliwy, łyżeczkę, żeby się nie przyklejało, bo się przykleiło. No. No i już jest tutaj zrobione. O, przykleiło się. Wszystko zeszło. Nie martwcie się. Ten drugi już jest też. Po prostu trzeba dodać. I musi być rozpalony dobrze grill i oliwy. Oliwy oczywiście zapomniałem, ale nic to. Niech się robi. Wyciągam już nasz chlebek. O, tak, tak ma wyglądać. Tak, o, patrzcie się. Tak ma wyglądać. Ja to robię szybko, także niektóre kromki mi nie wyszły, czyli ta nie wyszła, jedna nie wyszła, no co zrobić. Ale tak ma wyglądać jak tamta, pamiętajcie. A, tackę bym zdjął, taka ma być przysmażona, obróciłem na drugą stronę i widzicie tam z daleka. Nie będę przez kamery przystawiał. Tak ma właśnie wyglądać przysmażony chlebek. O, będziemy już ściągali. O, proszę bardzo. Z obu stron. Pokazuję. No i ten, co nie wyszedł. Co nie? I ten, który wyszedł. O, trzeci. No i dajemy do tego. O, zdejmę to, żeby się już nie. Oła. Dobrze. Grill musi być dobrze rozpalony. Teraz jest dobrze rozpalona. A ja spróbuję tego, chociaż jest gorące. Na wizji muszę spróbować. Gorące jest strasznie. Czosnkowy sosik wziąłem. Czosnkowy najlepszy. Możecie wziąć ten dżemik dla dzieci. No, pycha. Oczywiście. Nie ma jak smacznego życzę wam, jak zrobicie, tylko dodajcie oliwy, a nie będzie przybierało. To ciasto naprawdę jest pyszne i inne. Pycha. To ja was żegnam. Robię następny przepis. Już są składniki przygotowane, ale to będzie w następnym odcinku. No to na razie, cześć.